Mamy styczeń i pierwszy karp sezonu 2023. Taki wączek. Super, drugie branie, pierwsza rybka. Cześć, wyjątkowo wcześnie. Witam Was w sezonie 2023. Mamy początek stycznia, a ja już złowiłem pierwszego karpia sezonu. Nie była to duża ryba, wpadł jeszcze karaś, jeszcze jedna spinka, także jest super. Zaledwie przez 4 godziny udało się wypracować kilka brań. Jestem na łowisku Rusiec, na zbiorniku rekreacyjnym, federowym. Siadłem tutaj głównie po to, aby złowić pierwszego styczniowego karpia. No i się udało. Taktyka o tej porze roku bardzo prosta. Bardzo małe przynęty, dziesiątki, dwunastki, na jednym kiju piętnastka. Do tego sypka zanęta zmieszana z miksem peletów. Daję to wszystko do woreczka PVA. Cały ciężarek tam pakuję i czekam na branie. Zaczyna teraz padać deszcz, jeszcze jeden przerzut wędek, jest teraz koło 11, zamierzam łowić do godziny 15, także jeszcze 4 godziny, może 4,5, zależnie jak będzie z tym deszczem. Dlatego rozłożyłem, tak jak widzicie, namiocik, mimo że zasiadka krótka, jednak nie ma sensu moknąć, nie ma sensu marznąć, jest fajnie, przyjemnie. Temperatura powietrza teraz około 4-5 stopni, ma się ocieplić do 8, około 14-15, taki gwałtowny wzrost temperatury w dniu dzisiejszym, spadek ciśnienia, a od jutra gwałtowny wzrost, ale w ogóle na to nie patrzyłem, miałem czas, przyjechałem, jestem nad wodą, mega się cieszę. Jak będę przerzucał zestawy, to pokażę Wam swoją mieszankę i bardziej szczegółowo omówię taktykę. Mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnym styczniowym karpiu. Hej! Przed chwilą miałem fajny odjazd i karp, którego widzieliście, też nieduży, ale branie już super, praktycznie tak jak latem. Zestaw zarzucony, teraz pokażę Wam mieszankę zanętową. Może coś się uda pokazać w ten sposób, o, fajnie widać. Jest to miks peletów multiblend od 1,3 do 8 mm, tego daje około dwie takie łopatki niewielkie. Dodatkowo tutaj już jest mało tej zanęty, jest to sypka zanęta zmieszana z tym samym peletem, dodatkowo poszła tutaj puszka kukurydzy oraz zalewa Crushed Tiger, czyli aromat orzechów tygrysich na słodko. Jak na razie się sprawdza. Trzecie branie karpiowe, drugi styczniowy karp na macie, pogoda unormowała się. Zaczęło intensywnie padać i myślę, że tak już będzie do końca dzisiejszego dnia. Liczę, że jeszcze wpadnie jakiś karp. Chciałbym pełnołuskiego teraz, więc czekamy na kolejną rybę. Mówiłem Wam wcześniej, że czas na pełnołuskiego. No i jest pełnołuski. Fajna rybka w strugach deszczu, branie. Trzeba zarzucić jeszcze raz i czekać na kolejnego.
teraz coś koło godziny 14. Mam latarki, także zostanę może nawet do 18, ale to zobaczymy. Ryby co jakiś czas biorą, meldują się na macie i to w styczniu, także jest mega, jestem bardzo zadowolony. Teraz przerzuciłem wędkę, no i o dziwo, pokażę Wam zaraz, tak jak tutaj są te trzcinki, zawsze tutaj się rzucało w ten obszar wody, o tutaj. I z tego obszaru powiem Wam, że jest nieco mniej brań, więcej brań jest z lewej strony, czyli o tutaj bardziej, o. Z otwartej wody te ryby wchodzą na 4 brania karpi. Udało się wyjąć 3 karpie, no i wszystkie były z tej lewej strony. Także coś im się tutaj spodobała ta część, a być może troszkę się tam zgrupowały i jeszcze nie podeszły pod trzcinkę. Tym bardziej, że dzisiaj nie ma słońca, jest pochmurno, ale jakby nie patrzeć, jest super. Zrobiło się teraz naprawdę ciepło, ma być około 8 stopni, myślę, że może nawet teraz tyle być. Tyle, że pada mrzawka, więc pakowanie gratów na mokro. Dobrze, że rozłożyłem ten namiot, dzięki temu nie zmokłem. Nad wodą był jeden spinningista w ciągu dnia, też dwóch wędkarzy na tym zbiorniku, na którym ja jestem, ale nie mieli chyba parasola ani namiotu, więc dosyć szybko się spakowali. No i zostałem sam. To branie tego pełnouskiego było dosyć śmieszne, bo wyglądałem z namiotu, no i patrzę, że hanger powoli opada. Nie było nawet piknięcia, a już stałem przy wędce i piknięcie nastąpiło dopiero po paru sekundach. Także część tych brań jest delikatna. Jeden był taki mega odjazd, rola niczym latem. Mamy prawdopodobnie ostatnią rybę, ostatniego karpia tej kilkugodzinnej sesji wędkarskiej. Jest coś koło 15. Zrobiłem sobie zupkę, gorący kubek. Zjem, no i się zawijam. Mam nadzieję, że widzimy się na kolejnej zasiadce. Już raczej w lutym, styczeń pewnie już odpuszczę. Z racji, że jeszcze chwilę tutaj zostałem, miałem 3 brania w ciągu, żeby Wam nie skłamać, 30 minut. Robię jeszcze jedną PV-kę, przerzucam, jest koło 16, ale chyba posiedzę do 17, przestało padać. Graty i tak mokre, więc zbyt dużo tutaj nie zmienię. Jeśli chodzi o skuteczność, jest naprawdę na zadowalającym poziomie. Jedna spinka tylko, brań było chyba 7, żeby Wam nie skłamać, i skuteczny przypon Slip the Rig, do którego się przekonałem pod koniec ubiegłego sezonu. Praktycznie 0 spinek i teraz potwierdza się skuteczność tego przyponu. Muszę PV-eczkę jeszcze zrobić i myślę, że ten przypon na stałe zagości w moim arsenale karpiowym. Myślę, że tych małych karpi nie będę już Wam pokazywał, jeśli się trafią, chyba że jakiś z ładnymi łuskami lub ciut większa ryba. Zarzucę tą wędkę, posiedzę pół godziny i zacznę już składać graty na dobre, bo też nie ma co przeginać. Nie wiem, czy Wam wspominałem, ale miałem jeden kij na stawie karpiowym, no i wyciocholowałem przed chwilą jesiotra, takiego ponad dychę, ale nie nagrywałem tego w ogóle. Zszedłem tam z burty do wody, mam kalosze. Nawet nie wyciągałem tej ryby do podbieraka, ani tym bardziej na brzeg. Dobra, idę zarzucić zestaw i widzimy się na kolejnej zasiadce, chyba że trafię jakąś fajną rybę. I to już na 100% ostatnia ryba zasiadki. W końcu się zmobilizowałem i zacząłem składać graty. Jest 17, także spora obsuwa. Pakuję i do zobaczenia, do następnego, cześć!